Witajcie, dzisiaj zrobimy dla Was świeczkę z oleju puszki i kawałka bawełny. Najpierw sobie odkręcimy pierwszy element, jest i sobie przygotujemy już szmatkę. Sobie trochę pomożemy w inny sposób. Ale taki atak epilepsji dla małych dzieci rzeczywiście może być. Jeszcze raz? No już atak epilepsji dla dzieci to rzeczywiście może być. No. Też widziałem kilka razy, bo może być. I teraz, Misiek, najważniejsza rzecz. Jak wlewasz olej, to żeby ci się to nie spaliło od razu, musi być na sąd. Dokładnie. Więc w tym momencie, jak już sobie wlewasz, to wlewasz tak, żeby już się napiło, nie? Dobra, tu mamy już tak. Teraz będziemy musieli to czymś zapalić. To niech się spala. I tu mamy już naszą świeczuszkę. To jest zwykła oliwa z oliwek. To jest zwykły olej słonecznikowy. Słonecznikowy. A tu jest zwykła wata. Ile to się będzie świeciło, paliło? Wiesz co, nawet do kilku godzin, w zależności od knota. Tak naprawdę, czy to spreparujesz, czy nie. Później sobie obcążkami albo patykami delikatnie podnosisz do góry, to też będzie się szybciej zapalało. Samą bawełnę też możesz krzesiwem zapalić, bo ona lubi ogień, nie? Najważniejsze jest, żeby na przykład zostawić szmatkę na dłużej w oleju. Tak, żeby ona naprawdę wchłonęła to i wtedy, wiesz, sobie zapalasz. Jeszcze chwilę przetrzymamy, żeby pokazać, że to działa. Ile tam czasu jest? 3:40. I też, Misiek, tu masz niesterylne warunki, że tak powiem. Widzisz, wiatr wieje, to też jest szybsze spalanie. Dlatego najważniejszy jest materiał. Olej ci szybko nie wyparuje. Więc jak macie koszulkę bawełnianą, no to z takiej koszulki bawełnianej to przez kilkanaście godzin możecie mieć nawet, wiesz, ciepełko, nie? No to pod warunkiem, że jest oliwa. Prąd wyłączą, to też można tak. Tak, dokładnie. I wiesz, i sobie później już podciągasz knot do góry, nie? Czyli sposób przygotowania to jest... O, i popsułeś. No i spoko. Ja sobie zrobimy. I ciul bombki strzelił. Ale przy okazji pokażemy coś innego. Zróbmy to też na patencie. Obojętnie jaki olej? Tak.
Bo olej jest ogólnie reduktorem spalania, nie? Dlatego możemy sobie smażyć rzeczy na patelni i ich nie sfajczyć od razu. Łapaj. Spójrz się do mnie. Dobra. Tu już pykło. W tym przypadku sobie po prostu to tylko zablokujemy. Mhm. I ten ktoś się będzie spalał, musisz go wyciągać co chwila. Tak, jest łatwiej go złapać, nie? No to mamy teraz materiał poglądowy, tak? Wiadomo, że lepiej jak będziesz miał całą puszkę w oleju. O, już mam to w oleju. Tu masz już z knotem, nie? Tylko knot też warto sobie wcześniej zostawić po prostu w jakimś reduktorze spalania dodatkowo. Nawet płynny wosk. Tylko trzeba pamiętać, że końcówka musi być zdatna do zapalenia. Bo na przykład jak zalejesz wszystko woskiem, to już od krzesiwa nie pójdzie tak łatwo. Będziesz musiał bardzo długo machać krzesiwem, żeby złapało temperaturę. A tak to wiesz, zostawisz sobie końcówkę, podłożysz korę brzozy, tak jak pokazałem, 2-3-4 pociągnięcia w zależności od szczęścia, warunków etc. i leci. I później wiesz, sobie to podciągasz. Więc masz świeczkę, najważniejsze to jest światło, tak? Taki jest komfort psychiczny dla ciebie, że wiesz, jest zimno, ale ty jednak widzisz tu małe światełeczko w tunelu, nie? No, to by było na tyle. Trzymajcie się. Spoko.